Po co zanosisz złotą osłowi? O-o! Coś tak czułem, że to się da się rozwalić. Tak, da się rozwalić i co dalej? Guzik. Fajnie. Wychodzi się z jednej dziury. Wchodzi się z jednej dziury, żeby wejść w drugą. Na szczęście nie była taka trudna. Puste, taki wielki kufer i pusty. Ojajajajaj. Dobra, podbieram rzeczy, bo się przydają, są później nas do sprzedania. Aha, czyli dobrze chyba idę. Albo i nie. Nie widać dalej zejścia. O, 100 sztuk złota już. No, zaczyna wypadać coraz porządna kasa. No, tu nic nie ma. Dobrze, jednakże tędy polazłem. Faj. Dwie wybuchające pułapki obok siebie. Dobra, jeśli znajdę windę w dół, to zawrócę się na chwilę do kupca i kupię dla swojego lepszą broń. Złoto? Czy to coś innego? Rzeź pies. Oni mi nie mogą zaszkodzić, już pająki były groźniejsze.
Kolejna bezsensowna pułapka. To kolejny kamienny olbrzym? Nie! Skorpiony. Które przestają istnieć. W sumie skorpiony to też kolejny rodzaj pajęczaków. Tyle, że te mają kleszcze, jak i jadowity ogon. Aha. Dobra, wiecie co? Może jednak teraz zawrócę, lepiej będzie dla mnie. Ale wy oczywiście nie musicie tego oglądać. Więc się widzimy w tym miejscu. Do zobaczenia za chwilę. Dobra, jestem z powrotem. No niestety, tamtego młotka już nie było. A to był zegarowy miecz. Cóż, zgaduję, że nazwa jest do tego, że przypomina to wskazówkę zegara. Dobrze. A, tu byłem. Tam byłem, no wysadziłem, więc do przodu. Okej, do tyłu. O rany. Dobra. Nie to pewnie słychać 24 godziny na dobę. Nie wiem, czy będzie się tutaj trzeba bić wielkimi gadkami, czy nie. Cicho. Dziosioł. O, szczury. Fajnie, że z głodu nie zdechłyście. A, broń od dwuręczna, nie podziękuję. Ja wolę jednoręczna. Szybko padł. Tak, najbardziej to psy pasą. Nie wiem, po co jej jeszcze dają. Chodź, głupi ośle. Zresztą muszę specjalnie do ciebie iść, tak? Bo szlachetna pani nie chce się ruszyć swojego dupska. O, zjazd w dół. Wow. Okej. Okay.
Dużo ich tu było. Dobra, to wszystko. Tak, tu widać windę, a tu nic. Ale w sumie... to tam, wyciągnę. O kurde. Jeszcze na dystans wali. Pięć. Ciekawe, czy się da zjechać w dół. No właśnie. Tak. I do widzenia. Na blisko. Czy co? Czy ta raczej pęknie? A, tu szczury i krugowie. A co tam ta robi? Nie ma jak walnięta kobieta. Ooo, mamo! Robal wielki! Ja się dziwię, że krasnoludy w ogóle tutaj kopały. Okej, co tu mamy? Nie wiem. A zobaczymy mapę. Już się pójdę rozejrzeć po tych... po drugiej stronie. Po tym terenie, o. Ale to... oj, chyba tam to faktycznie dobry kierunek. Chodźcie. Nie, no gdzie ten osioł? Jak ją przerobię na papkę? No to nie ją przerobię na karmę. Dla swoich. Więcej szczurów? No, są szczury, ale w miniaturze. I są też wielkie. Kurde.
Oj. O, pierwszy pierścień. Dodaję do many. No już prawie pełno. Mam nadzieję, że nie będę musiał zjeżdżać jeszcze niżej, bo to wtedy będzie to prawie faktycznie do samego piekła mnie zaprowadzi ta kopalnia. Wiem, że się z tym powtarzam, muszę nawet wymyślić nowy tekst. Świetnie. Dobra. I skorpiony i z bossem na czele, z czempionem. Jadowity bies. Coś pilnowali, czy nie? Nie. A, tylko tego przejścia pilnowali. A co to? A, nowy przeciwnik. O, bomba! Zmułem, gdzie się mam to zrobić? No zajebiście! To tępe zwierzę na tym nie chce podsiedzu. A, świetnie. Odwarcie się od maga. Ile ocząc. Dobra, poczekam jeszcze. No opuszczaj się, opuszczaj.
To my chyba bym jednak zdążył wszystkich załadować. Ale bałem się, że jak tylko wejdę, to będzie się obniży. A osła muszę ręcznie. Dobra, wysiadka. Okej. Nie wiem, gdzie wlazłem, ale mam dziwne przeczucie, że za chwilę oberwę. Bomba. Akurat robali dość słaby i te biesy. To mnie tylko w dużej grupie może mi ktoś zaszkodzić. I to w bardzo dużej. Aha. Albo przed czymś uciekają, albo to mięso armatnie. Aha. Mięso armatnie jednak. Znowu musiał sprzedać trochę mikstur. Muszę chyba muszę znaleźć swój, który zamienia rzeczy w złoto. Chociaż wątpię, żeby taki istniał. A, bomba. Tędy mam iść. To podziękuję, do widzenia, idę w drugą stronę. Czy tędy mam iść? Kurde. Dobra, chyba tędy muszę iść jednak. Tak, tak, walczcie sobie do woli. Dobra, co to jest? A, nie mogę przeruszyć. To chyba jakaś kruszarka kamieni. Bądź czegoś innego.
To którędy mam iść w końcu? O rany. Tak się tutaj uda łatwo zgubić. Ja chyba powoli zacznę, będę musiał wywalać zwykłe rzeczy. No ale na serio, mag bitewny by się mi na serio przydał. To biedek sobie robiliście? To powiem co wam, co dostaniecie zaraz. Zupę z kruga. Nie pasuje? Trudno. No tak, mag do przodu, chyba ci już odbiło. Wow, tu jest ich trochę. Dobra, do tyłu. Trochę ich tu było. To chyba pokój.